Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Stulecie klubu motocyklowego Boruta MC. Historia powstania, akcje charytatywne, w tym motoserce oraz teraźniejszość ludzi noszących z dumą swoje barwy. Historia klubów jest rufina. Zaczyna się czasami od tego, że pojawia się grupa przyjaciół, którzy jeżdżą razem, robią naprawdę dużo pozytywnych rzeczy, robią trasy, spotykają się w jakimś miejscu i po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że może warto byłoby sprawić, żeby powstał klub motocyklowy, bo każdy chciałby tworzyć taki klub, mieć barwy, być dumnym ze swoich barw. Jak to się zaczęło w przypadku waszego klubu? Jak to się zdarza? No myślę, że tak podobnie jak u wszystkich. No, jeździliśmy na motocyklach, spotykaliśmy się, w pewnym momencie zaczęło brakować czegoś takiego, może coś na plecach, coś co by nas wszystkich identyfikowało, że jesteśmy jedną grupą, jedną rodziną, mamy te same, że tak powiem, myśli, drogi. Wiesz, ale to jest stała droga, jak prowadziłeś swoje drogi. To jest stała droga do tego, żeby stać się klubem. Klubem, który między innymi klubami jest postrzegany jako paczka fajnych ludzi, ale tego wszystkiego ludzkiego odpowiedzialni, bo prowadzenie klubu, stworzenie klubu to jest też odpowiedzialność. I na tle innych klubów trzeba wypaść tak, żeby zdobyć szacunek. Jak długo trwało? Trwa od momentu, kiedy postanowiliście zostać klubem, do momentu, kiedy mieliście pierwsze barwy. To trwało tak naprawdę, był to okres 2 lat, gdy po prostu na początku wystarczyła nam ta wspólna zabawa, wspólna jazda, wspólne bawienie się na zlotach, na imprezach, pokonywanie trwania kilometrów, natomiast patrzyliśmy z zazdrością na innych, którzy noszą na plecach barwy. Dowiadywaliśmy się, co to oznacza, z czym się to wiąże, właśnie trzeba odpowiedzialność. No i zrodził się taki pomysł, zrodziło się to samoistnie. Ale to wszystko było klasyczną decyzją. Najpierw były przody, no cała zabawa. Znaczy generalnie to było tak, że jak byliśmy takim, że tak powiem, grupą przyjaciół jeżdżących, no to w momencie jak podjęliśmy decyzję o klubie, no to też parę osób się wykruszyło, bo właśnie tak jak wspomniałeś, to jest odpowiedzialność, to jest przede wszystkim zobowiązanie wobec innych, że nie zostawiamy już go na drodze z naszych braci, bo tak się nie robi. I czasami człowiek stawiał na szali i swoją pracę, i swoje życie rodzinne, aby móc właśnie tę złość prostać, a nie wszyscy to potrafili. Skąd wzięła się nazwa? Nazwa się wzięła z takiego dużych naszych wspólnych przemyśleń. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób wyróżnić na tle tutaj klubów w Polsce. I pierwsze, co nam przyszło na myśl, to postanowiliśmy, żeby to była nazwa polska. Nazwa zdecydowanie polska, taka, która jest kojarzona tylko i wyłącznie z nami. Nie ma nigdzie tego żadnego odpowiednika zagranicznego. I tak przy paru spotkaniach, przy paru piwkach, które przy tym przelaliśmy. Jano właśnie rzucił pomysł, bo przyszedł w ogóle na spotkanie już z ułożoną w głowie nazwą i stwierdziliśmy, że Boruta to jest to, co jest tylko i wyłącznie polskie. Nasz diabeł, nasz tutaj rodzimy, nie żaden importowany, tylko zdecydowanie polski. No właśnie, nazwa. Potem pojawia się następny problem, barwy. Jano, powiedz mi, jak z tymi barwami było, bo trzeba było zaprojektować znak graficzny, ten znak musi być sprawdzony, dopuszczony. Tak, no wszystko, znaczy staraliśmy się już, jak powstała ta myśl, idea tego klubu, to staraliśmy się, żeby to miało jakieś korzenie. Tak samo jak Robert właśnie wspomniał o tym polskim diable, to też chodziło o to, żebyśmy mogli pewną tradycję kultywować, żeby to coś było właśnie takiego naprawdę czysto polskiego, powiązane z legendami, z klekdami, różnymi tymi. Co do koloru, co do barw, no to
w takiej symbolice barw, no to kolor czerwony jest takim kolorem królewskim i odwagi, krwi i siły. I dlatego doszliśmy do wniosku, że to właśnie musi być czerwone. Poza tym myśleliśmy już i patrzyli na, że tak powiem, mocne, duże kluby, które były dla nas w jakiś sposób wzorem. No. No dobrze, ale jesteśmy honorowymi ludźmi i trzeba było nagle pójść porozmawiać o tych barwach, czerwach, pójść porozmawiać o tym, że chcecie, żeby one tak wyglądały, nie inaczej. Czy wszyscy w klubie byli za tym, żeby wejść w ten świat klubów motocyklowych? No tutaj założyciele klubu mogą o tym lepiej powiedzieć dokładnie. Natomiast tak się potoczyły nasze losy, że skierowano nas na drogę kongresową. To od kongresu dostaliśmy prawo do wyprawiania przodów, potem oczywiście pełnych barw i tą drogę klubową cały czas jest związana z właśnie Kongresem Polskich Klubów Motocyklowych. Zawsze na przestrzeni takiej drogi jest to droga wybojowa, niewątpliwie. Tam jest mnóstwo potu, krwi, wyrzeczeń, o których już wspomniał Jano, nie każdy z tym radzi, więc w takiej drodze niestety bywa tak, że wielu zaczyna, ale szybko odpada, ale po to jest ta selekcja, żeby tutaj przy jednym stole siedziała brać ludzi, którzy się nawzajem szanuje i wspiera. W tym jest wielka wartość. Między innymi to trudno o tym mówić i wytłumaczyć, ale to jest cały klubizm. Jest na pewno, to nie jest hobby, to jest coś więcej, to jest sposób na życie, więc to jest trochę więcej. Zdobycie i grupy ludzi, którzy się sprawdzili, którzy się nie wykruszyli, którzy zostali przyjęci, bo na dobrą sprawę w momencie, kiedy te barwy się pojawiają, to ci ludzie, którzy się pojawili, którzy nie wytrzymali presji, to był taki odsiew wstępny. Pojawiła się ekipa ludzi, którzy trzymają się mocno. Klub, trzeba od razu powiedzieć, to nie tylko jeżdżenie na motocyklach, to jest robota. Masa praca, masa organizacji imprez, zlotów. No i co najważniejsze, to jest też zdobycie szacunku u innych klubów, które przyglądają się na początku bardzo uważnie takiej ekipie. Ale jeszcze jest jedno pytanie, bo zdobycie barw to jest naprawdę ciężka, długa droga. Ale pojawia się w pewnym sensie problem z ludźmi, którym się wydaje, że mogą sobie coś przyszyć na plecach, użyć jakichś barw, no i nieświadomi tego jeżdżą z takimi barwami. Czy jesteście jest tyle wyrozumiali, że najpierw tłumaczycie człowiekowi, stary, żeby mieć barwy i napis, i to musiałem harować wiele lat, byś tak dobry i albo poszedł tą drogą, albo to po prostu zdejmij. No, zawsze takie jest, zresztą my też robiliśmy błędy na samym początku. Bo pierwszy raz to żeśmy się sami oprzyli i dopiero na bazarze motocyklowym nam pewien klub wytłumaczył, że to nie tak wygląda i że tak naprawdę najważniejszy jest szacunek ten, który masz do innych, a nie sam przed sobą, to można przed lustrem sobie szacunek okazywać. Natomiast ważne jest, jak cię postrzegają i jakim ty jesteś, i że są pewne drogi, są pewne kolejność. To jest tak, jakby ktoś przysywa sobie na szybkę, nie wiem, skoska spadochronowego, a nie wykonał w życiu skoku. No i co to znaczy? Co to jest? To też szacunek do barw. Bo w barwach nie wypada robić pewnych rzeczy. Nie. Barwy to jest coś takiego, co zobowiązuje. Jak już masz sobie, to dochodzisz do wniosku, że po pierwsze jesteś już wyjątkowym człowiekiem, a po drugie też nie możesz zrobić rzeczy, która jest delikatnie mówiąc nieprzystojna. No zdecydowanie tak. No, zaczynając w ogóle od odpowiedzialności, bo będąc w grupie, ta odpowiedzialność nas wszystkich wiąże, to później jest ta odpowiedzialność za barwy. I nie możemy sobie pozwolić, nikt w ogóle z klubów motocyklowych, które są świadome tego klubizmu wszystkiego, nie może sobie pozwolić na to, żeby swoje barwy w pewien sposób swoim zachowaniem szargać. Więc to się pilnuje i ta odpowiedzialność na barwy się zdecydowanie przemawia. I to jest jedna z podstawowych rzeczy. Ludzie na zewnątrz nie postrzegają mnie jako Robiego, Jana jako Jana, tylko postrzegają klubu motocyklowego Boruta, bo widzą na plecach
plecach, co ja noszę. Więc ja muszę dawać świadectwo w każdej sytuacji. Bez względu na to, czy jestem na imprezie, na której jest alkohol, czy jestem na imprezie charytatywnej, gdzie zachowuję, zachowanie jest z klucza w ogóle inne. Także to jest dosyć istotna rzecz. Barwy to jest rzecz święta dla nas. Kiedyś powiedziano na pierwszym kongresie, na którym byłem masę lat temu, powiedziano mi, dlaczego mam o barwy walczyć, dlaczego tak to ma wyglądać. Ma prosta odpowiedź. Jak zrobisz coś złego na drodze, a jesteś obszyty, to nie powiem, jaki to był klub, tylko obszyty ucieknie, płacąc za paliwo, obszyty zajechał drogę, obszyty zwymyślał, zrobił coś strasznego i potem na całe wszystkie kluby spada odium jakieś tam za tego typu działania. No dobrze, mamy za sobą historię zdobycia barw, mamy te wszystkie ciężkie chwile, które kluby muszą przejść, żeby zebrać taką ekipę, która będzie się sprawdzała na drodze, ale to też trzeba umieć jeździć. To też nie jest tak, że jak jedzie grupa kilkunastu czy kili motocykli, to jedzie się na pałę. Tam jest porządek, tam jest znana zakładka. Tam są takie klimaty, które sprawiają, że taka jazda jest bezpieczna, mimo że tak dużej grupy motocyklistów. To wymaga też zgrania, lat jeżdżenia razem. Mamy za sobą ten pierwszy etap, teraz przechodzimy do etapu drugiego, który pokaże, że motocyklista nie jest człowiekiem, który musi być postrzegany jako zwierzę drogowe, człowiek, który przyjdzie, zrobi truskawę na nosie i wytłumaczy parę rzeczy, bo bierze, żeby dał też w akcjach charytatywnych. Wspomniałeś o tym. Motocykli w wielu przypadkach pomagają, pojawiają się na Motosercu chociażby. To jest też kwestia honoru i pomocy ludziom, którzy są tej pomocy potrzebujący. No my jesteśmy pomysłodawcą. No tutaj siedzi Robi, to jest dokładnie autor czy pomysłodawca akcji, natomiast Jano był pierwszym i do tej pory koordynatorem akcji Motoserce w Polsce. Myśmy tą akcją jakby zarazili cały kongres i w tym momencie Kongres Polskich Klubów Motocyklowych jest tą instytucją, która promuje, która organizuje tę akcję od 15 lat. Pobijamy rekordy, ale to nie o rekordy chodzi, bo to są ponad 40 tysięcy litrów krwi przez te 40 lat, przez te 15 lat, przepraszam. To jest akcja, która pokazuje inne oblicze motocyklistów, natomiast ona ma też swoją gestię i ma swoje konkretne cele. To jest nie tylko zbiórka krwi, której brakuje w tym kraju, zwłaszcza przed latem, kiedy mamy największą liczbę wypadków, ale właśnie genezą jest ta okrutna liczba wypadków drogowych na polskich drogach. Wtedy zawsze potrzebna jest krew. Wtedy też się to z ogromną liczbą ludzi, którzy muszą być hospitalizowani, potem rehabilitowani, potem tam dokładnie, rehabilitacja też jest ważna i to wszystko jest koszt budżetu państwa, więc chcemy temu zapobiegać, czyli tutaj akcja ma też promować śmieszne poruszanie się po drodze odpowiedzialne, udzielenie pierwszej pomocy, bo to jest obowiązek prawny, a niewiele ludzi wie, jak to zrobić, więc głównym celem jest oczywiście zbiórka się zbija, ale też, jak powiedziałem, bezpieczne poruszanie się po drodze oraz udzielenie pomocy, to wszystko promujemy podczas akcji Motoserce i to jest też ogromne zaangażowanie, że akcja charytatywna, robimy to po prostu do własnej satysfakcji, a genezą akcji było taki incydent po właśnie wypadku drogowym, jeden z naszych kolegów motocyklowych po prostu po problem z potrzebą dostarczenia krwi dla dziecka, które też było też uczestnikiem tego wypadku. Stąd była taka inicjatywa czy impuls do tego, aby tym faktem w ogóle, tym zjawiskiem, tym zainteresować. To robimy już 15 lat i nie tylko robimy to potrzeby serca i po prostu mamy satysfakcji z tego, że robimy coś dobrego, coś dla wszystkich, ale także pokazujemy właśnie te trochę inne oblicze motocyklistów, nie takie, które jest gdzieś tam, z filmów może, tak jest z życia. Każdy z nas ma rodzinę, każdy inny tam pracuje, a tak jak powiedziałem, klub dla nas jest sposobem na życie, to jest bardzo ważna część naszego życia, ale postrzegani niestety niesłusznie, jest już czasem w różny sposób i chcemy te oblicze trochę zmieniać. Skąd w ogóle pomysł? Lepo serca, czy od razu się tak nazywało, czy na początku ta akcja nie miała jeszcze nazwy?
Jak Artur powiedział, to jest 15 lat, kiedy latmy to motoserce, więc to było tak na dobrą sprawę na początku naszej drogi, ale zauważyliśmy, że, bo sami zresztą też byliśmy też organizatorami w Centrum Zdrowia akcji Motoserce i te warszawskie kluby, zresztą pamiętasz, z Gwiazdą Polską jeszcze to robiliśmy wspólnie i później jak byliśmy na kongresie, okazało się, że właściwie wszystkie, które są zrzeszone w kongresie, normalnie robiły takie akcje na niedużą dużą skalę i któregoś dnia my stwierdziliśmy, że dlaczego nie zrobić tego tak na pełnej parze, tak, żeby naprawdę to zrobić z przytupem, żeby to spowszechnić te krwiodawstwo i tę pomoc, która tutaj na tym idzie. I na pierwszym nadarzającym się kongresie już poszliśmy z gotowym pomysłem, troszeczkę z obawą, zastanawiając się, czy środowisko motocyklowe tych facetów dobrze na to powie. Okazało się, że to było dziesiątkę, że zaangażowanie tutaj chłopaków, to zaangażowanie takie społeczne w organizację tych akcji naprawdę przerosło przez najśmielsze oczekiwania i to wyszło rewelacyjnie. A do niego oczywiście, jak z taką inicjatywą do władz miasta, czy tam do jakiejś instytucji, takie, które chcą nas wspomóc w organizacji tego, bo to nie jest kwestia tylko krwiobusów i zbierania krwi, ale całej tej otoczki, również tej festiwalowej, troszeczkę takiej wokół tego, żeby tutaj zainteresować ludzi. Okazało się, że to zainteresowanie władz miasta jest również bardzo duże. Takie, można powiedzieć, trochę centralne obchody tego motoserca odbywają się co roku w Warszawie, w Parku Brudnowskim, z władzami tutaj Brudna. Także taka jest historia, taka geneza i taki pomysł. Ale władze miasta pomagają. Pan burmistrz Brudna był swego bardzo przyjaznym i nastawionym dobrze na imprezy człowiekiem. Szacunek. Władze miasta starają się pomóc zawsze przy takiej akcji, ale też dlatego, że mają świadomość odpowiedzialności ekipy, która to organizuje. Że nie będzie jakiejś awantury, nie będzie jakichś dziwnych stóp. To była chwila na temat działania klubu, charytatywnego działania klubu. Za momencik pamiętamy jeszcze o innych kwestiach, bo w końcu trochę lat minęło. No dobrze. Widzę tutaj tablicę, podarunki od klubów, z którymi żyjecie bardzo dobrze. To widać szacunek innych klubów, rocznica, która tutaj. 13. rocznica. Potem pozdrowienia z różnych. Tak, tutaj 10. rocznica. Niedawno odbyła się bardzo duża impreza na 20-lecie klubu. To naprawdę potężne wyzwanie organizacyjne, wyścigne i takiego czadu, że dzisiaj jeszcze ludzie wspominają, ale to była impreza. Ile osób angażowało? Wiem, że cały klub tam walczył i działał. Przy okazji pytanie, ilu członków liczy w tej chwili klub? No i tego się właśnie nigdy klub się nie zadaje pytanie. Jest nas wystarczająco. Siła. Nie, jest nas wystarczająco. A tak jak powiedział właśnie, 3002. Jest moc. Za organizacja takiej imprezy to było naprawdę duże wyzwanie. Wszyscy członkowie klubu pewnie ciężko tyrali przy tej imprezie. No tak, no to jest rzeczywiście zorganizowanie takiego przedsięwzięcia wymaga ogromnego czasu poświęconego na przygotowanie. To jest przede wszystkim, począwszy od wyszukania miejsca, które będzie odpowiednie dla takiej imprezy, poprzez zorganizowanie sceny oświetlenia oraz wszystkich atrakcji, które są na miejscu, oraz całego zaplecza tak, żeby można było gdzieś usiąść, coś zjeść. To jest masa rzeczywiście pracy i zawsze w klubie jest tak, że wybieramy osoby, które mają swoje kompetencje w odpowiednich obszarach. Wykorzystujemy ich, popiemy ich po prostu potencjał do tego, aby realizowali się na rzecz klubu w tym, co potrafią robić najlepiej. Stąd klub jest zaangażowany, każdy ma swoje zadania i dzięki temu jesteśmy w stanie organizować tak duże imprezy z takim powodzeniem. To, jak mówiłem, to mówię wyzwanie organizacyjne, ale też mnóstwo ludzi, byłem na tej imprezie, bardzo bieżnie nastawionych, uśmiechniętych, szczęśliwych, że mogą się zobaczyć. To jesień w końcu, niby sezon się miał skończyć, miał się pogoda dopisała, było naprawdę fajnie. Jakie zebraliście opisy od innych klubów, które się tam pojawiły? Jedna wielka piątka i radość?
Zdecydowanie tak. No, wszyscy tutaj gratulowali przede wszystkim oczywiście naszego dwulecia, ale również tego, że organizacja tej imprezy wypaliła, a jak podkreślali, jak zawsze, bo naprawdę przykładamy się tutaj mocno do tego, żeby imprezy były zorganizowane w profesjonalny sposób, ale w takiej mega przyjaznej atmosferze. I tutaj właściwie organizacyjnie my podołaliśmy, ale ta dobra atmosfera to było również to, co przynieśli nasi goście. Przyszli do nas, przyjechali do nas z całej Polski z chęcią dobrej zabawy i tą dobrą zabawę przełożyli właśnie na scenę, to była organizacyjnie my to zorganizowaliśmy, ale na widownię, także tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy nas odwiedzili tego dnia. Trzy powody? Tak, no to tak, trzeba podkreślić, że to były trzy powody do tej imprezy, bo kongresówka, czyli taka coroczna impreza organizowana, taka integracyjna, podsumowująca jakby trochę rok, zorganizowana dla wszystkich klubów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Myśmy to połączyli z 120 urodzin klubu Borut MC Poland. Także było to okazja celebrować 15-lecie Motoserca. I to tam były kluby kongresowe, tam były kluby pozakongresowe i to nie tylko z Polski, przyjechało masę klubów zagranicznych, z Estonii, Łotwy, Finlandii, Niemiec, z Tyrolu, z Litwy, więc było mnóstwo naszych sponsorów również z klubów zagranicznych oraz partnerzy akcji Motoserce, przyjaciele czy nasze rodziny, więc dlatego to było tak dużo osób. Na zakończenie, bo naprawdę liznęliśmy tylko tematu klubowego, życia klubów. Moglibyśmy o tym gadać o tym całą noc. Niestety program się już za chwilę skończy. Pozostaje mi złożyć złożenia, bo niektóre pary nie są w stanie wytrzymać przez 2-3 lata. Wy jesteście już tu jako klub 20 lat, gdzieś klub się rozwija. Pozostaje życzyć, żebyście zawsze mieli taki szacunek u innych klubów, żeby klub się rozwijał, powstawały nowe chaptery, które będą dumne z tego, że mogą liczyć na to, że będą nosić barwy Boruta MC. Panowie, wielki szacun, wielkie dzięki za historię, za teraźniejszość. No i mam nadzieję, to oświetlaną przyszłość. Dzięki wielkie. I to w takim razie jeszcze z tego miejsca chciałbym podziękować Wojskowi za tą imprezę, to naszą 20-lecie, a szczególnie pozdrowić i podziękować naszym przyjaciołom zespołu Big Cyc i menadżer Kasi. Także pozdrawiamy Cię, Kasiu. Dziękujemy. I również podziękowania właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, dla wszystkich uczestników tutaj tego spotkania. Ja tylko dodam, że na szacunek trzeba pracować cały czas i to jest proces nieustanny. Łatwo go stracić, a pracuję nad tym cały czas. Dzięki bardzo.